Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Koniec przerwy. Wracamy do gry. Czas na szpil. Sponsorem tego odcinka jest FC Irland. Pierwszy zagraniczny fanklub, który zaangażował się w proces odbudowy naszego ukochanego ruchu. Kibice z Irlandii regularnie wspierają klub już od blisko 3 lat i zawsze możemy na nich liczyć. Poza tym FC Irland był inicjatorem festgrywnej akcji Niebieskopaka do Niemowlaka. Wspiera też ośrodek Kibice Razem Ruch Chorzów, sektor rodzinny, Stowarzyszenie Wielki Ruch, czy też Dom Dziecka nr 4 we Chorzowie. Szacunek do całkiego FC Irland i dziękujemy! Piłkarze Ruchu wracają do ligowej rywalizacji po przerwie reprezentacyjnej. Był czas na krótki odpoczynek, wyleczenie drobnych urazów, ale też na solidną pracę i sparing, w którym niebiescy pokonali Puszczę Niepołomice. My od razu po spotkaniu z ŁKS-em wiedzieliśmy, co nas czeka. Ta przerwa rzeczywiście jest, czyli ten jeden weekend bez meczu mistrzowskiego, ale zagraliśmy grę kontrolną, ten mecz też z Termeliką już w piątek, także nie jest to jakiś nie wiadomo jak tam bardzo mocno wydłużony mikrocykl. Myślę, że dla nas też to było fajne, wręcz myślę, że potrzebowaliśmy troszeczkę oddechu takiego przede wszystkim psychicznego. No fizycznie myślę, że nie odpoczęli, no bo jesteśmy w trakcie sezonu i ten poprzedni tydzień wykorzystaliśmy troszeczkę mocniej, także te obciążenia były większe, ale do meczu na pewno będziemy gotowi. No na pewno troszkę resetu od ligi, ale był sparring, który wygraliśmy, więc widać, że każdy jest skupiony. A teraz już myśl tylko o Termalice i o zwycięstwie. Każdy ma jedną myśl w głowie i jest to zwycięstwo, więc myślę, że każdy będzie gotowy na ten mecz i na pewno to gdzieś nas nie wybiło. Mieliśmy co prawda wolne, każdy gdzieś mógł odpocząć, ale teraz już jesteśmy skupieni. Trener Jarosław Skrobacz może być zadowolony z sytuacji kadrowej. Spośród zawodników, których zabrakło w sparingu z Puszczą, niezdolni do gry pozostali jedynie Michał Felix i Filip Nawrocki. Dzisiaj pierwszy raz Michał Felix już przyjechał pobiegać, więc to cieszy, bo rzeczywiście myślę, że dla niego też psychicznie przede wszystkim takie widać, że jest stęskniony. Wypadł Filip Nawrocki, myślę, że tutaj troszeczkę dłużej, no bo tam uraz staw kolanowy, także taka poważniejsza chyba sprawa, no ale to też czekamy na jakieś diagnozy. Reszta zdrowi, gotowi. W przygotowania do meczu z Termaliką wmieszała się pogoda. Niespodziewany atak zimy sprawił, że we wtorek niebiescy musieli trenować na sztucznej płycie. Sorry, taki mamy klimat, także nie zrobimy nic. Musimy sobie z tym radzić i my tu cały czas akurat chwalimy, bo to jaką my mamy bazę i jak możemy korzystać i zamieniać sobie praktycznie w każdej chwili, także poradziliśmy sobie dzisiaj, jutro już ma być lepsza pogoda, także nie ma o czym mówić. No na pewno trochę utruje nam przygotowania, bo ta sztuczna murawa jest inna, inne obciążenia, więc na pewno możemy to czuć w nogach. Także mam nadzieję, że jutro już wrócimy na naturalną płytę i będzie wszystko ok. Ruch i Termalika to dwie najdłużej niepokonane drużyny Fortuna pierwszej lidze. Oba zespoły nie zaznały goryczy porażki już od 10 spotkań. Od początku sezonu Termalika punktowała w kratkę. Jesienią zanotowała nawet serię 8 spotkań bez zwycięstwa. Przełamanie przyszło pod koniec rundy. Z ostatnich 10 meczów Brookbet wygrał 6, a w 4 przypadkach dzielił się punktami. Podobną passą może się pochwalić Ruch, który ostatni raz przegrał w październiku. Obie drużyny były bliskie przerwania tych serii w poprzedniej kolejce, jednak zdołały wyszarpać swoim rywalom po jednym punkcie. Niebiescy ŁKS-owi w Gliwicach, a Termalika Stali w Rzeszowie. Czy to jest sztuka? Trudno mi powiedzieć. Na pewno wiem, że jest to bardzo mobilizujące dla zespołu. No nawet jeśli nie wygrywasz, nie do końca jesteś zadowolony, ale nie przegrywasz i to jest na pewno coś, co cały czas jest takiego pozytywnego w tobie, w zespole, że potrafisz te mecze, mimo że czasami nie jesteś lepszy, że nie stwarzasz sytuacji, ale masz zero z tyłu, remisujesz albo jesteś w stanie strzelić jakąś bramkę, która daje remis, to na pewno jest bardzo fajne i myślę, że my dobrze wiemy, jakie to jest uczucie i my i kibice wszyscy jesteśmy z tego powodu zadowolenie. Myślę, że u nich jest bardzo podobnie. No, to mają tą formę w ostatnim czasie bardzo ustabilizowaną na takim, powiedziałbym, wysokim poziomie. Wiemy, że
będzie ciężko, zdajemy sobie z tego sprawę. Ciężko będzie wygrać, bo tak jak powiedziałeś, no nie przegrywają, podobnie jak my, także no zobaczymy. No jesteśmy pełni nadziei, że będziemy dobrze grać. Boisko oczywiście pokaże, jak to będzie wyglądało, natomiast fajnie, że takie spotkanie nas czeka z zespołem, który zachowuje się bardzo podobnie jak my. Podobnie prezentują się w tym sezonie także najlepsi strzelcy obu zespołów, Tomasz Poznar i Daniel Szczepan, którzy zdobyli dotąd po 8 bramek. U obu napastników zbliżone są również inne aspekty gry, takie jak dokładność podań, wygrane pojedynki czy udane driblingi. Ruch wciąż jest wiceliderem Fortuna pierwszej ligi i wyprzedza Termalikę o 6 punktów, przy czym zespół z Niecieczy ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Puszczą Niepołomice. To sprawia, że piątkowe spotkanie może mieć bardzo duże znaczenie dla układu ligowej tabeli. Myślę, że ważne, ale myślę, że tak jak każdy inny z tych 10. Myślę, że ten każdy z 10 będzie bardzo ważny i tak naprawdę w każdym musimy walczyć o zwycięstwo. Teraz Termalice mam nadzieję, że będzie fajna płyta, że fajne warunki do meczu i że ciekawe widowisko damy. Można powiedzieć, że to jest mecz o 6 punktów, ale też my nie patrzymy w tabelę, nie myślimy o tym, co jest za nami, co jest przed nami. Po prostu trzeba wygrywać każdy kolejny następny mecz, bo tylko tak możemy gdzieś punktować i uciekać czy gonić tych, którzy są nad nami. Termalika to też jeden z tych zespołów, o których się bardzo głośno mówiło przed sezonem, że faworyt tej ligi. Myślę, że to oczekiwania wobec nich przede wszystkim właścicieli, pani prezes, tam myślę, że te oczekiwania są typowo na ekstraklasę i oni te możliwości, przede wszystkim takie kadrowe, organizacyjno-finansowe, mają to bardzo poukładany klub w prywatnych rękach, który dobrze funkcjonuje już od wielu lat. Dla nas to spotkanie myślę, że ważne tak jak każde inne, ale tutaj gramy z takim rywalem bezpośrednim, który rzeczywiście wygrywając z nami, na pewno taki cel im będzie przyświecał przed tym spotkaniem, się do nas zbliżą. Tym samym my też wiemy, że nie przegrywając tam, ten dystans zachowamy. Trzeba grać w każdym meczu o 3 punkty i myślę, że to jest taka odpowiedź ogólna. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tam grać zachowawczo, żeby próbować bronić wyniku. Ale też z drugiej strony myślę, że Termalika ma takie większe, że tak powiem, parcie na to zwycięstwo, grają u siebie, chcą dogonić. Także myślę, że to tylko może obraz tej gry poprawić. Po przerwie reprezentacyjnej Fortuna pierwsza liga wraca do gry. Spójrzmy na terminarz 25. kolejki. Przed meczem w Niecieczy do ważnego pojedynku dojdzie na dole tabeli, gdzie Sandecja zmierzy się ze Skrą. W sobotę Arka podejmie GKS Katowice, a najlepsza wiosną Wisła będzie gościć Chrobrego Głogów. W niedzielę liderujący ŁKS zagra z Chojniczanką, Puszcza w Sosnowcu z Zagłębiem, a w Bielsku dojdzie do starcia Podbeskidzia i Stali, dwóch zespołów, które chcą gonić ligową czołówkę. Kolejka zakończy się w poniedziałek meczem Resowi z GKS-em Tychy. W tabeli na prowadzeniu ŁKS 2 punkty przed Ruchem. Już tylko 4 oczka do niebieskich traci Wisła. W strefie barażowej znajdują się także Termalika, Puszcza i Arka. Pod kreską Chojniczanka, Skra i Sandecja. No to jadymy z tradycyjnym konkursem. Napiszcie w komentarzu, w której minucie padnie pierwszy tor we szpilu z Termaliką. W to trefi dostawał od nas 2 bilety na szpil z Podbeskidziem. Bez tuż komentujemy, łostowiemy łapki w górę i udostępniamy nasz program. Czas na szpil!